Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Dzisiaj będzie recenzja słuchawek muzycznych od 50 Centa. Jest to ten model Street On Ear Wired. Słuchawki takie możemy kupić za jakieś 750 zł. Jest to cena niemała, natomiast jest to sprzęt już taki półprofesjonalny. Słuchawki te mogą z powodzeniem konkurować chociażby z takimi znanymi konstrukcjami jak Beats by Dr. Dre. Same słuchaweczki spakowane są w takie fajne etui, przypominające troszkę piłkę do rugby. I już je wam pokazuję. Zobaczcie, we wnętrzu mamy słuchawki, które są bardzo fajnie złożone. Zajmują naprawdę niewiele miejsca, możemy je sobie bez problemu przetransportować. I zobaczcie, same słuchaweczki są bardzo lekkie, ważą jakieś 190 gram i są całkiem wygodne. Powiem wam tak, z początku wydawało mi się, że troszeczkę cisną, jednak jak się je troszkę ponosi, dobrze dopasuje do siebie, to jest naprawdę bardzo dobrze. Są niewielkie, lekkie i naprawdę dość wygodne. Jeśli chodzi o izolację dźwięku, to powiem wam, że jak na słuchawki nauszne, które nachodzą nam na uszy, to jest całkiem przyzwoita. Ponieważ jeśli weźmiemy je sobie na ulicę, podłączymy na przykład do smartfona, naprawdę dźwięki dochodzące z zewnątrz tłumione są o dobrych kilka decybeli, przez co możemy w spokoju oddać się słuchaniu muzyki. Są to oczywiście słuchawki przewodowe. W komplecie mamy taki właśnie kabelek. Ja to zaraz pokażę dokładniej wszystko na zbliżeniach. Przy pomocy tych słuchawek możemy także odebrać rozmowę telefoniczną. Mają one na tym kabelku mikrofon. Odebrać rozmowę możemy przyciskiem na tym mikrofonie i tak samo ją później zakończyć. Jest to bardzo wygodne. Jeśli chodzi o rozmowy telefoniczne, jakość dźwięku jest naprawdę wysoka. Mikrofon ma dobrą czułość, nawet w warunkach miejskich, gdzie mamy dość duży poziom hałasu, możemy bez problemu rozumieć się z rozmówcą. My słyszymy go wyraźnie w słuchawkach, natomiast on słyszy nas również dość dobrze przez ten właśnie mikrofon. To by było tyle tytułem wstępu. Zapraszam was teraz do dokładniejszego przyjrzenia się tym słuchawkom. Tego pana zapewne kojarzy większość z was. Jest to 50 Cent, znany także jako Curtis Jackson. Ten właśnie znany amerykański raper swoim nazwiskiem sygnuje słuchawki SMS Audio Street. Jest to cała seria słuchawek nausznych, wokółusznych i dousznych, przewodowych jak i bezprzewodowych. Mamy w testach jeszcze drugi zestaw słuchawek, zobaczycie je w późniejszym czasie. Natomiast dzisiaj skupimy się właśnie na tym modelu On-Ear Wired, czyli modelu nausznym, przewodowym. Jak już wam pokazałem, etui jest bardzo fajne, można w bardzo dobrym stylu oraz też przy wysokim poziomie bezpieczeństwa te słuchawki przewieźć. Na pewno nic im się nie stanie w tym świetnym etui. Przy okazji pokażę wam jeszcze kabel. Kabelek nie jest to prawda za długi, jest to nieco ponad metr. Jest taka długość typowo do smartfona. Końcówki mamy oczywiście pozłacane. Jedną końcówkę mamy łamaną, żeby podłączyć do naszego urządzenia, smartfona lub komputera dowolnie. Druga natomiast wchodzi w same słuchawki. Jak widzicie, te wtyczki wykonane są znakomicie. Sam kabel też jest bardzo fajny w kolorze niebieskim. Izolacja jest solidna. Nie ma raczej szans, żeby z tym kablem coś się stało. Tutaj, moi drodzy, na kablu mamy też logo firmy SMS Audio oraz mikrofon i przycisk. Przycisk wielofunkcyjny do odbierania rozmów, do zakończania ich. Możemy nim także przerwać na przykład odtwarzanie utworu. Co do samych słuchawek, moi drodzy, widzieliście je już na mnie na początku, natomiast specyfikacje nie są podane, jeśli chodzi o pasmo przenoszenia, impedancje i tak dalej, ale wiemy, że mamy tutaj 40 mm przetworniki, wzmocnione basy, że słuchawki zwijają się łatwo, składają, to już widzieliście. Mamy też obicia nauszników z pianki typu memory foam, czyli wracającej do swojej objętości, to zobaczycie dokładnie za chwilkę, i też mamy pasywną redukcję hałasów, czyli właśnie poprzez te gąbeczki o dobrych kilka decybeli ścinamy sobie hałasy otoczenia, tak żeby w spokoju słuchać muzyki. Wielu producentów audio wysokiej klasy nie chwali się dokładnymi parametrami technicznymi, ponieważ w sumie nie jest to nam do niczego potrzebne. Wiemy, że w sprzęcie za taką kwotę są na pewno najwyższej jakości podzespoły. Natomiast przyjrzyjmy się jeszcze samym słuchawkom. Pałąk górny wykonany jest w dość prosty sposób. Mamy tutaj logo SMS Audio. Takie delikatne ścięcia, które nadają mu fajnego wyglądu. I zobaczcie, sam pałąk jest z plastiku, jednak jest dość elastyczny i wytrzymały. W środku mamy bardzo fajnie obszytą na niebiesko gąbeczkę. Jest bardzo miękka. Regulacje mamy na stalowych prowadnicach, dzięki czemu są dość wytrzymałe. Tutaj mamy też przegub. Te słuchawki się składają, tak jak widzieliście.
Następnie plastiki, które otaczają te nauszniki, te muszle, są bardzo wysokiej jakości. W większości są matowe. Tutaj mamy też wypukłe logo SMS Audio i w środku mat. Mamy odrobinkę elementów świecących, które jednak są na tyle dyskretne, że za bardzo się nie brudzą. W razie czego w komplecie mamy też specjalną ściereczkę do utrzymywania tych plastików w czystości. Ruchomość jest niewielka, ale same słuchawki rozciągają się dość mocno. No i moi drodzy, chyba najlepsza część słuchawek, czyli same nauszniki. Wykonane są rewelacyjnie. Zobaczcie, gąbeczka jest super miękka, wystarczy delikatny nacisk, a ona się już ugina. Jakość tej skóry, która ją obszywa, również jest najwyższa. W kontakcie z uszami jest to sama przyjemność. Uszy się nie pocą, cyrkulacja powietrza jest bardzo dobra. Można te słuchawki nosić dobre kilka godzin bez odczuwania dyskomfortu. No i oczywiście memory foam, czyli te słuchawki nam się nie ubiją. Nawet jak będziemy nosić je pół roku, rok, to ta gąbeczka zawsze będzie wyglądała jak nowa. Przynajmniej takie są założenia, ale testowałem memory foam w kilku innych słuchawkach innych producentów i faktycznie nawet po roku czy dwóch te słuchawki wyglądały świetnie. No i na koniec jeszcze przed podsumowaniem wrażenia na temat dźwięku. Moi drodzy, te słuchawki pod względem dźwięku są rewelacyjne. Basy naprawdę są mocne, dudniące, nawet jak słuchamy sobie muzyki ze smartfona. Wrażenia są po prostu rewelacyjne. Pomimo, że słuchawki są nauszne, a nie wokouszne, mamy bardzo dobrą izolację dźwięków otoczenia. Do tego mamy świetny, donośny, najwyższej jakości dźwięk, dostający się wprost do naszych uszu. Pasmo przenoszenia jest rewelacyjne. Jak już mówiłem, tony niskie są bardzo intensywne, bardzo soczyste. Tony średnie i wysokie natomiast są krystalicznie czyste. Fanom słuchawek najwyższej jakości te słuchawki SMS Audio Street On-Ear Wired mogę bez problemu polecić. Tym bardziej, że są tańsze niż konstrukcje większe tego producenta czy konkurencji. Kosztują 750 zł. Jak wiemy, są też słuchawki kosztujące po 1000-1200. No więc tutaj w tej klasie cenowej i w tej klasie dźwięku mamy cenę w miarę przyzwoitą. Jeśli sobie takie słuchaweczki sprawimy, na pewno będziemy zadowoleni z jakości dźwięku, z jakości wykonania i ogólnie z designu tych słuchawek, z ich wyglądu. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji. Zapraszam także do pełnej recenzji tekstowej na portal wideotesty.pl oraz na nasze forum, gdzie możecie podyskutować chociażby o tych słuchawkach. Pozdrawiam Was, cześć!